Szanowni widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Kanał Stanisława Michalkiewicza na YouTubie istnieje dzięki Wam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda aktywność jest ważna. Jeśli chcecie wesprzeć nasze działania i Stanisława Michalkiewicza, wystarczy wejść w zakładkę Wesprzyj na kanale. Numer konta bankowego do wpłat, które pozwalają nam prowadzić kanał, znajdziecie w opisie każdego filmu. Zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa www.kapitalbook.pl i stronę pana Stanisława na Facebooku. Link w opisach filmów. Witam państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Oba. Co tam u pana słychać, panie Stanisławie? No tam tak komsi komsa. W gipsie leżę, jeszcze mam, bo mam, jestem po operacji przeszycia zerwanych ścięgien lewego uda. No i muszę w związku z tym jeszcze 5 tygodni spędzić w gipsie. Na szczęście rana mi się dobrze goi, odpukać do tej pory, także jestem dobrej myśli. Pani Aleksandra Stanik. Panie Stanisławie, pytanie jest krótkie. Jakie finansowe konsekwencje groziły Polsce po ewentualnym opuszczeniu Unii? Dziękuję i pozdrawiam. To jasne. Utrata subwencji wszystkich, to oczywiste. No, to takie konsekwencje, żadnych innych nie, no bo co? Pan Quintus Maximus. Szanowny panie Stanisławie, jak pan sądzi, czy miałoby sens powiększenie rygoru i dyscypliny w polskich szkołach i czy w ogóle taka inicjatywa miałaby w obecnych czasach rację bytu? No jak najbardziej, jak najbardziej. Ja jestem, może jestem przeciwny nadmiernemu rygoryzmowi i nadmiernej dyscyplinie, bo nadmierna dyscyplina trochę zabija inicjatywę. Ale no nie może być tak, że uczniowie nakładają nauczycielowi kosz na śmieci na głowę i nie powoduje to żadnych konsekwencji. Za moich czasów, bo tak nieładnie trochę się tak powoływać, ale rzeczywiście no, za moich czasów coś takiego byłoby nie do pomyślenia. I moim zdaniem takim wstępnym krokiem do przywrócenia dyscypliny i porządku byłaby rezygnacja z przymusu edukacji. Z przymusu edukacji i z darmowej edukacji. Kto by się chciał uczyć, to musiałby za to zapłacić, a wtedy miałby większy szacunek i dla tej instytucji, która go edukuje, i dla tych, którzy go nauczają i tak dalej. I myślę, że to jest droga, bo inaczej to nie. Po co wszystkich tam kształcić? Poziom skolaryzacji jest skorelowany w ostatnich czasach z takim narastaniem poziomu głupoty, więc to chyba nie jest przypadkowa zbieżność. Także likwidacja przymusu edukacyjnego, likwidacja darmowej edukacji, przynajmniej wprowadzenie bonu oświatowego, jak już inaczej być nie może, jak już biurokracja musi się w to wtrącać, to dobrze niech się wtrąca, ale przynajmniej w takiej postaci bon oświatowy, wyjaśnię na czym to polega. Otóż rodzice uczniów dostawaliby od władzy samorządowej, bo to się w tej chwili samorządy zajmują edukacją, taki kwitrek, bon oświatowy i płaciliby za edukację swoich dzieci, przekazując ten bon do szkół. Tego bonu inaczej nie można było zrealizować, jak tylko w ten sposób. No i szkoła miałaby tylko tyle pieniędzy, ile zgromadziła tych bonów oświatowych. To by, że tak powiem, wymusiło pożądane zachowania na wszystkich, nie tylko na uczniach, ale i na nauczycielach. Pan Patryk Skubisz. Dzień dobry, panie Stanisławie. Chciałem się pana zapytać, co pan jako konserwatysta sądzi o rewolucji francuskiej i w ogóle i ogólnie o rewolucjach jako takich. Dlaczego w myśli konserwatywnej rewolucje zawsze uważa się jako te złe, z którymi należy walczyć? Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Po skryptum, czy pana sprawa z panią Joanną Szojring-Wielgus się zakończyła? Bo pamiętam, że kiedyś chyba coś było, że pozwała pana do sądu. Od razu odpowiadam, nie zakończyła się, bo się nie zaczęła. Pani wielce czcigodna, oczywiście moja faworyta,
Wielce czcigodna Joanna Scheuring-Bieglus tam się odgrażała, że mnie zaciągnie przed niezawisły sąd, ale jakoś się rozmyśliła, także wszystko zakończyło się wesołym oberkiem. Co sądzę o rewolucji francuskiej? No, doprowadziła do ogromnych paroksyzmów. Owszem, pewne impulsy takie dała narodowi francuskiemu i te impulsy się, że tak powiem, zrealizowały, skonsumowane zostały przy Napoleonie. No ale potem co? Francja właściwie, czasami odnoszę wrażenie, że Francja do dzisiejszego dnia leczy rany zadane jej w epoce rewolucji francuskiej. Do dzisiejszego dnia. Nie może dojść do siebie po tym wszystkim. Najlepszą ilustracją tego jest Konstytucja Republiki Francuskiej, gdzie takie zaklęcie zostało wprowadzone, że nie może być innej formy rządów jak republika. No to widać wyraźnie, że jednak się czegoś ci zwolennicy tradycji rewolucji francuskiej obawiają. Obawiają się powrotu monarchii. No to coś jest na rzeczy. Widać wyraźnie, że to nie. Ja jestem zwolennikiem. Znaczy, dlaczego rewolucje są złe? Dlatego, że co zawsze jest tak, że rewolucja pożera własne dzieci. I jak już tych wrogów tam nieubłaganym palcem wskazanych tam pożre, to wtedy zaczynają się żreć między sobą. No i w końcu przychodzi jakiś taki ambicjoner jak Napoleon, czy tam Hitler, i, no i robi, czy Stalin, i robi porządek. Tak jak Stalin przepuścił przez maszynkę do mięsa bolszewików. Dlatego rewolucja więcej szkody przynosi jak pożytku. Ja jestem zwolennikiem takich metod ewolucyjnych, to znaczy stwarzania mechanizmów, które zmuszają ludzi do pewnego postępowania zgodnie z tym, co pisał w książce Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich taki laureat Nagrody Nobla Gary Stanley Becker z 1992 roku, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali. Trzeba takie mechanizmy stwarzać, żeby ludzie kalkulowali w odpowiednim kierunku. No i wtedy po kilkudziesięciu latach, 30, 40, mamy pożądane skutki. Jak wyglądał Anschluss w polskim wydaniu? Komu i dlaczego zależało na przystąpieniu do Unii Europejskiej? Dlaczego hasło Targowica jest nadal aktualne i czy Niemcy chcą stworzyć Czwartą Rzeszę? Anschluss. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl. Pan Moshe Blaum. Szanowny panie Stanisławie, jak ocenia pan przejście pana Tyszki do partii Korwin? Jakie ma pan zdanie o tym osobniku? Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. No, ja nie bardzo znam, chyba raz jeden rozmawiałem z panem Tyszką, więc nie mam jakiegoś zdania. No, musi mieć jakieś zalety, skoro został posłem, był nawet wicemarszałkiem Sejmu, jeśli dobrze pamiętam. A o pytanie, no to partia Korwin niewątpliwie, skoro jeden poseł tam do niej przeszedł, no to doznała chyba wzmocnienia. Myślę, że pan Tyszka sobie też kalkuluje, że będzie tutaj kandydował może z listy partii Korwin w ramach Konfederacji w przyszłorocznych wyborach, ale to znaczy, że uważa, że Konfederacja ma szansę. Na razie sondaże są odwrotne, no ale być może pan Tyszka ma rację, skoro właśnie taki transfer tutaj zrobił. Mr. Kober 12. Zacny panie Stanisławie, szybkiego powrotu do zdrowia. Nie chciałbym być na pesymistę. U mnie w rodzinie zawsze się mówiło, że gdy osoba starsza złamie nogę, to dość szybko schodzi z tego świata. Pan zaś wspomniał, że będzie żył aż do śmierci, aż się panu zawierci, może w nodze, ale chyba nie złamał pan nogi, tylko zerwał więzadła, więc chyba wszystko będzie w porządku. No tak, właśnie jest tak, jak pan mówi, ale to nie ja
Tak powiedziałem, że będę żył aż do śmierci, tylko cyganka mi tak wydłużyła. Będziesz żył aż do śmierci, aż ci się zawierci. Tak. Na razie mi się nie zawierca, na razie mi się rana goi, dzięki Bogu, dobrze. Z tym, że gips będę musiał jeszcze przez 5 tygodni nosić. Ale do rzeczy. Mam pytanie a propos dni wolnych od pracy. Czy byłby pan za ideą istnienia ogólnopolskich świąt, dni wolnych od pracy, a także osobnych dni świątecznych w województwie, żeby upamiętnić ważne wydarzenie dla danego regionu? A drugie moje pytanie dotyczy, to najpierw może odpowiem na to pierwsze. No, jest tak, że są święta państwowe, święta kościelne, które na przykład Boże Narodzenie jest świętem religijnym, no ale jakby ktoś dokonał zamachu, na przykład pan Rafał Betlejewski, czy tam ktoś taki jak on, dokonał zamachu na Boże Narodzenie, to myślę, że nawet ateiści by się zbuntowali. Także jest pewna tradycja, którą Polacy lubią. Nawet jak mówię, ateiści dzielą się opłatkiem i tak dalej. Nawet ku mojemu zdumieniu okazało się, że obserwują post wigilijny. Papież Franciszek już go zlikwidował, a oni nie. No widać, że to przywiązanie do tradycji jest bardzo silne. Więc te dni wolne od pracy są. Natomiast czy w województwie? No, mogłoby być, nie wiem, jaka okazja by była, ale trzeba trochę uważać z tymi dniami wolnymi od pracy, bo to nie jest tak, że w Polsce wszystko już zostało zrobione i właściwie nic już nie mamy do roboty. Jest dokładnie odwrotnie. Mamy bardzo dużo pracy w związku z nadrobieniem rozmaitych zaległości cywilizacyjnych i tak dalej. Wobec tego z tymi dniami wolnymi od pracy powinniśmy trochę uważać. Ale takie regionalne mogłyby być, dlaczego nie? A drugie moje pytanie dotyczy estetyki naszego nieszczęśliwego Bantustanu. Co by pan redaktor zmienił w miastach, wsiach, przestrzeniach, aby zgodnie z naszymi cywilizacyjnymi kanonami było pięknie, dobrze i prawdziwie? Jakie zmiany w krajobrazie by pan zaprowadził, aby przedstawiał on polskość w takim stopniu, aby na całym świecie ludzie, gdy zobaczą jakieś zdjęcie czy obraz, pomyśleli, to musi być na pewno Polska. Tak samo jak to ma w przypadku Włoch, Francji, Grecji czy Hiszpanii i innych znanych i popularnych krajów na zachodzie. No proszę pana, niech Bóg broni, żebym ja tu wprowadzał jakieś, wie pan, arcypolskie krajobrazy. To krajobraz i estetyka się kształtuje sama. Władze nie powinny tylko przeszkadzać. Przecież jeżeli, nie wiem, ja uważam, że bardzo ładnym miejscem w Polsce jest Kazimierz nad Wisłą czy Sandomierz. Ale o ile mi wiadomo, to nikt nie projektował tam, że to będzie arcypolskie i tak dalej, tylko tak no, ładnie budowali, żeby było ładnie. No i w rezultat wychodzi, to piękno wymaga pewnej spontaniczności. Estetyka wymaga pewnej spontaniczności, natomiast jak urzędnicy zaczynają dekretować, jak ma być po polsku, żeby cały na całym świecie, no to myślę, że to rezultat byłby odwrotny od zamierzonego. Powinniśmy się wystrzegać takich etatystycznych pokus, że będziemy urzędowo coś dekretowali, a zwłaszcza w dziedzinie kultury, to nie ma gorszej zarazy. Socrealizm, proszę bardzo, do jakich spustoszeń doprowadził w literaturze. Pani Maja Neugebauer. Witam. Czy uważa pan, że wybory w Polsce mają jakikolwiek sens, skoro liczenie głosów odbywa się w europejskim systemie Dominion? Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. Pozdrawiam serdecznie. Ja w ogóle, wie pani, im starszy się robię, to coraz mniejszą wagę przykładam do tych wszystkich celebracji demokratycznych i uważam, że gdyby, co w dzisiejszych czasach nie przedstawia żadnych technicznych trudności, gdyby na przykład wybory do Sejmu odbywały się przez losowanie, a nie przez głosowanie, to gorzej by nie było.
I tym optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Dlaczego czołowy mason Jan Józef Lipski był autorytetem dla Adama Michnika i Jarosława Kaczyńskiego? Czym jest kabała i kim byli różokrzyżowcy? W szponach Lucyfera, masoneria i inni pomocnicy szatana. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego. Poznaj plany masonerii wobec Polski.